Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda Śniągła, kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas wam powiedzieć, jak przejść nowy challenge, moi drodzy, na skina do Goose'a, który startuje już dzisiaj, bo jak wy oglądacie ten odcinek, to już dzisiaj, to nagrywam dzień wcześniej, ponieważ no jak jutro nagram, to wam wrzucę dopiero w piątek, więc żebyście mieli od razu w ten sam dzień, co jest nowe wyzwanie, to wam nagrywam dzisiaj. Nie będę tego przechodził na odcinku, no bo jeszcze go nie ma, ale moi drodzy, jako że mam tajemnicze tutaj, moi drodzy, powiązania z Supercellem, to wiem, jakie mapy będą i wam po prostu powiem, które postacie są najlepsze na te mapy, jakie będą nagrody i co generalnie musicie zrobić, aby po prostu tego skina dostać, bo jeżeli przejdziecie ten challenge, dostaniecie tego skina totalnie za darmo. Moi drodzy, pierwszą mapką będzie to ta oto mapa na Game Grabie. Generalnie jeżeli chodzi o wygrane rzeczy w tym challenge'u, są one bardzo proste. Na początku mamy Game Graba, trzeba, moi drodzy, zrobić oczywiście 3 winy, no i później będzie kolejny tryb, znowu 3 winy, znowu 3 winy, znowu 3 winy, w sumie macie 12 winów do zrobienia, moi drodzy. Na samym końcu, jak przejdziecie cały challenge, dostajecie tego skina do Goose'a, moi drodzy, ale generalnie za każdego wina macie po jednym star dropie, w drugim etapie za każdego wina macie 2 star dropy, w trzecim etapie za każdego wina macie 3 star dropy i na koniec, moi drodzy, na czwartym etapie za każdego wina macie 4 star dropy, w sumie do wygrania jest 30 star dropów, jeżeli umiem liczyć, moi drodzy. No i zaczynamy od tej mapy. Jeżeli chodzi o tą mapę, na mida wziąłbym tutaj coś, co ma bardzo daleki zasięg. Polecałbym tutaj jakiegoś Gina. Można wziąć, moi drodzy, również Piperkę. Jeżeli chodzi o postacie na bok, na te krzaki, można by sobie tutaj wybrać jak najbardziej jakiegoś Gale'a, można wziąć, moi drodzy, Tarę, można również wybrać Moi, bo Moi aktualnie jest bardzo fajną postacią, można wybrać Serge'a, myślę, że coś z tych postaci sobie tutaj wybierzecie, no i tak to by wyglądało, jeżeli chodzi właśnie o team comp na tą pierwszą mapkę i przejdźmy sobie do kolejnej mapki, która będzie na Banty. To będzie, moi drodzy, druga mapka, jeżeli chodzi o kryjówkę, no to tutaj bym polecał bardziej jakieś postacie na daleko, można również sobie wziąć jakiegoś Trowera na środek, bo on by tutaj nie był najgorszym rozwiązaniem, ale jeżeli chodzi tutaj o postacie, moi drodzy, które możecie wziąć, to na pewno polecałbym Piperkę, polecałbym również tutaj Gina znowu, polecałbym również, moi drodzy, Broka. Jak ktoś lubi i umie grać Brokiem, to też jest tutaj bardzo, bardzo fajny. Goose jest tutaj też dosyć dobry, moi drodzy, możecie również wziąć RT, można również wziąć Bell, jeżeli ogarniacie Bell, moi drodzy, a jeżeli chodzi o Trowera, jeżeli chcecie właśnie tutaj zagrać Trowerem, po prostu porzucać tych ludzi za tych murków na środku, tylko trzeba uważać, żeby właśnie w przeciwnym teamie nie było jakiejś postaci, która rozwali te murki, no to raczej bym polecał, moi drodzy, Larry i Lowry. Myślę, że Larry i Lowry tutaj by był najlepszy. No ewentualnie jeszcze Dynamike można by wziąć albo Groma, ale Larry i Lowry moim zdaniem najbardziej OP strollerów, więc tak by to wyglądało, jeżeli chodzi o postacie na tą drugą mapę. Następnie, moi drodzy, coś pięknego, ponieważ mamy Heista, więc bardzo fajnie, ja Heścika bardzo dużo grałem, więc tutaj, moi drodzy, mogę się powiedzieć profesjonalnie, jeżeli chodzi o nadpadzik. Tutaj polecam przede wszystkim wziąć Chucka. Chucka, moi drodzy, rozkładacie się na środku, jeździcie tam i z powrotem, nic prostszego nie ma. Oprócz tego Kolcik, bardzo dobry, Moi, bardzo dobra, to jest moim zdaniem trzy postacie, które musicie wziąć tutaj, to powinien być win. Jeżeli chcecie coś pozamieniać, no to Chuck generalnie powinien być cały czas, więc Chucka bym tutaj nie zmieniał, ale jeżeli chodzi o Moi albo o Colta, chcecie coś zmienić, możecie wziąć Colette tutaj, bo ona też bardzo duży damage może tutaj, moi drodzy, zdziałać. Możecie też zaryzykować Gromem, ale to bym raczej nie polecał. No myślę, że jak zagracie Chuck, moi drodzy, Colt i Moi, albo Chuck, nie wiem, Colt, Colette, albo Chuck, Moi, Colette, coś takiego, no to na spokojnie powinniście, moi drodzy, tutaj dać radę. To jest bardzo prosta mapa, nic szczególnego tutaj nie ma. A na napad wystarczy brać po prostu postacie, które dużo zadałem na save. A jak wiemy, moi drodzy, Kolcik bardzo szybko może zbijać save. No i oczywiście Colette ze swoim hyperem też bardzo dużo może zadać, więc tak by to wyglądało, jeżeli chodzi o napad. No i przejdźmy sobie do ostatniego, czwartego poziomu, moi drodzy. Na koniec mamy Knockouta. Twórcy nam przygotowali tą mapkę, już wam pokazuję. Będzie właśnie ta oto mapa na otwartym polu, moi drodzy. No i jeżeli chodzi tutaj o postacie na tą mapę, no to po pierwsze bardzo ważne jest, żeby albo otworzyć sobie, moi drodzy, przejście, czyli właśnie rozwalić te początkowe tutaj kwadraciki na dole, tą ściankę, albo wziąć coś, co możecie przechodzić przez jeziorko, albo najlepiej to i to generalnie. Więc tutaj polecałbym albo Angelo, albo Eevee, żeby jakaś postać mogła przechodzić przez jezioro. Jak się respicie, od razu idziecie na lewą stronę,
zrobione, moi drodzy. Następnie Namida, bardzo fajna jest tutaj Piper, bardzo fajna jest również, moi drodzy, Piper i bardzo fajna jest Mandy, więc takie trzy postacie możecie sobie wziąć, którym z nich po prostu. No i oprócz właśnie tego Angelo albo Eevee na bok. Jeżeli chodzi o postać najbardziej na prawo, no to możecie tutaj wziąć jakiegoś Brocka, możecie tutaj wziąć, moi drodzy, Brocka, też możecie Namida i rozwalić po prostu tą ścianę gadżetem od razu, żebyście mogli poprzechodzić sobie szybciej. No i również możecie wziąć Gusa, tutaj Gus też jest dosyć dobry. Możecie wziąć Perłę, bo Perła też jest naprawdę dosyć mocna, moi drodzy. No i myślę, że tyle, coś z tego sobie wybierzecie. No i jeżeli weźmiecie takie postacie, jak wam powiedziałem, zagracie z dwoma znajomymi, z dwoma klanowiczami, no to myślę, że na spokojnie powinniście sobie przejść ten challenge i dostaniecie po prostu skina za darmo, więc dajcie znać w komentarzach, jak już, moi drodzy, zagracie ten challenge, czy otrzymaliście nagrodę, czy udało wam się właśnie zgarnąć tego oto skinka, a my jeszcze sobie zagramy giereczkę, ale zanim to zrobimy, no to, moi drodzy, odblokujmy sobie Stardropika, mamy tutaj bardzo rzadkiego, no i niestety nic ciekawego nie wyleciało, oraz mamy, moi drodzy, rzadki, z którego też, no, najprawdopodobniej nic nie wyleci, punkty mocy, których mam 10 tysięcy, mega, dzięki bardzo, super sensa, punkty mocy, zagramy sobie jakąś giereczkę, o, jest ładunek, ładunek ja lubię sobie pyknąć, tylko tak, mam squeaka wysoko, bo mam 977, ale nie chcę nim spaść tutaj z randomami, więc mogę wziąć albo Ems, albo mogę wziąć Lu, bo Lu też jest dosyć ciekawy. Tutaj spróbujemy sobie Lu, będę bardziej trzymał strefę, chyba że Ems pójdę mida. Kurczę pieczone, nie wiem, dobra, spróbujmy może tam Ems, bo Ems więcej gram, więc spróbujmy sobie Ems tutaj, zobaczymy co z tego wyjdzie, moi drodzy, więc lecimy. Jeszcze sobie giereczkę tutaj zagramy, miejmy nadzieję, że uda nam się coś ciekawego, moi drodzy, ogarnąć, więc miejmy taką nadzieję, że bez problemu uda nam się wygrać z tymi randomami. No oczywiście wy, moi drodzy, challenge'u nie grajcie z randomami, ja tu też nie będę grał z randomami, myślę, że tam zagram z Łanią, z Bartusem czy z kimś innym, jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądało i grajcie tymi postaciami, co wam powiedziałem, jak zagracie tymi postaciami, co wam powiedziałem, na spokojnie powinniście dać radę, bo ten challenge nie będzie jakiś giga trudny. Bez problemu myślę, że uda wam się po prostu przejść i dostać tego skina za darmo, a uważam, że naprawdę nie jest on taki brzydki, więc dosyć spoko, że takiego skina do Gusa nam dali za darmo za przejście challenge'u, bo dawno nie było właśnie skinów za przechodzenie challenge'u, więc uważam, że bardzo fajnie, moi drodzy. Dobra, spróbujmy sobie tego kolcika naklepać, moi drodzy. Okej, okay, bardzo dobrze. No i co, moi drodzy? Mam tutaj Chestera, Kenji tam ładuje, ja też sobie ładuję, bardzo fajnie, więc jest dobrze. Squeak tu jest giga OP, ale no Squeaka myślę, że sobie wbiję później. Jak ktoś będzie grał, jakiś znajomy, to byśmy sobie, moi drodzy, właśnie Squeaka tutaj odbili wyżej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i tutaj fajnie, jakbym sobie jeszcze właśnie wygrał z tymi randomami. Myślę, że jest taka szansa. Dobra, tego kolcika ładnie tutaj znokautowałem. Tego wariata, jakby się udało tutaj. No mało brakuje, moi drodzy, on ma tylko 1700, więc zrobię mu taki trik. Dobra, bardzo dobrze. Kurczę, nie mam jak naładować za bardzo tego. Nie mam jak naładować, bo jeden się respi, drugi pada. Okej, okay, on chyba padnie. Kurczę, 900 HP mu zostało, naprawdę. No i nie mów, że ten Kenji ich porobi naszych dwóch ziomali. No to jest dosłownie niemożliwe, że Kenji aż tak nokautuje, moi drodzy, i Franga. I jeszcze tutaj Bibi, no nie wierzę w to, że oni aż tak się dają porobić właśnie jakiemuś śmiesznemu Kenjiemu. Więc to jest giga dziwne generalnie. Dobra, teraz jakby się udało, żeby... O, właśnie, Bibi porobiła, dobra, Frank tam ogarnął, mamy to, to będzie raczej zwycięstwo. Więc moi drodzy, jak widzicie, 940 da się wygrać z randomami, więc dosyć spoko moim zdaniem. 3% nam brakuje, więc powinniśmy sobie właśnie dać radę to już dobić. Bardzo ładnie Bibi tam na chwilę wybiła. No i moi drodzy, gierka wygrana z randomami, więc uważam, że dosyć spoko. 3-2 staty, 943 na Ems. Mam nadzieję, że niedługo sobie ją dobiję na 1000, bo już niedługo, moi drodzy, będzie Brawl Talk. Brawl Talk będzie już w sobotę. Tam się dowiemy więcej informacji, a w przyszłym tygodniu będzie już update. Będzie nowy system pucharkowy, nowe rangi, no i bardzo dużo nowych rzeczy, o których się więcej dowiemy w sobotę w odcinku, więc wbijajcie w sobotę na odcinek, bo tam będą wszystkie informacje na temat właśnie nowej aktualizacji. No i po oglądnięciu tego odcinka życzę wam powodzenia w wbijaniu właśnie tego oto, moi drodzy, challenge'u i odblokowywania tego skinka. Piszcie w komentarzach, jak wam poszło, mam nadzieję, że dacie radę i po prostu uda wam się tego skina, moi drodzy, odebrać. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, trzymajcie się.